Jest 7 rano. Wstajemy. Gdzie my to jedziemy? O 7 rano. Na zakupy! Zakupy! Tak jak się powiedziała, jedziemy na targ rybny, także trzeba się teraz przebrać. No, fajnie? Szybciutko? Namaste. Kotek pojedzony. Kotek w szoku w ogóle, bo kotek zawsze pierwszy nas budzi, a dzisiaj my go obudziliśmy. No i tak, więc w związku z tym, że jedziemy, pokażemy wam wszystko to, co normalnie robimy, jak wyjeżdżamy gdziekolwiek. No tu jeszcze coś. Dobra, szybciutko jemy owsianeczkę. Nie, no miski, chodź tylko cię. Chodź, połóż się koło cioci. No wąchaj, widzisz? Fuj, ty byś nie jadła. Nie. Aż ten moje. No więc tak, idziemy na targ rybny. Jeszcze tam nie byliśmy. Nie. A już od pewnego czasu wybieramy? Tak. Przeciwne jest to, że mi się owsianka w ogóle nie nudzi. To jest takie... Jak i ja. Niecharakterystyczne. Ja też nie, ty jesteś charakterystyczny. I nas teraz odłączyć od prądu. Najpierw tutaj wyjmuję wtyczkę. Teraz obchodzę dookoła samochód. I tu mam taką specjalną wtyczkę kamperową. Tu się naciska taki przycisk i tyle. Aha, jeszcze muszę wyciągnąć pudełko. To jest takie łóżeczko dla naszego kota. Jak chce pobyć na zewnątrz, to coś śpi w tym. Tu z przodu mamy garnek z zupą. Gdzie tutaj? Tu mamy kataplanę. Ale od kataplanie wam powiemy więcej jeszcze dzisiaj. Kwiatki i Kasi muszelki. Patrzcie, jaką Kasi muszlę znalazłem niedawno. Ogólnie na parapecie mamy dość sporo rzeczy. A teraz specjalnie na życzenie jednego z naszych widzów Kasia nam zaprezentuje, jak chowamy kuchenkę. Przede wszystkim muszę powiedzieć, iż kiedyś mieliśmy listę na początku naszej podróży. Była kilkupunktowa lista, według której sprawdzali... O, niespodzianka. Dobrze. Według której sprawdzaliśmy punkty, które mamy zrobić przed odjazdem. Teraz już się tego nauczyliśmy na pamięć. Pyk. Trzeba sprawdzić, czy kuchenka jest zamknięty gaz. Gaz jest zamknięty. Lodówka. Czyli już dwie rzeczy są zrobione. Sprawdzić gaz, sprawdzić lodówkę, zamknąć nasz wiatraczek. Zamknąć wszystkie szafki, pościągać wszystko, co może spaść. Posprawdzać też wszystkie guziki, czy są powciskane. No i takich rzeczy nie może to być. Wszystko musi być zdjęte. Wszystko gotowe, wszystko pochowane, wyłączamy światło. Jedziemy. Samochód został pod szkołą. Tu jest jakaś wioska cygańska w ogóle. Tam mieszkają Romowie. No ale parking jest bezpłatny. Jest blisko marketu, więc zostawiamy. No dobra, dawaj te ryby. Ale wielkie te. To są te. To jest... To są... No to są squidy, czyli... No wiem. Jak to się nazywa? Wiem. No, śproty. Jaka wielka ryba. Kto ryby? Tu moi drodzy mamy ośmiornicę. Tu ma oczy.
się w niej patrzy, tak jakby się na niej patrzyła. Nie, nie żyje. A tu biała płaszczka, a to jest od spodu. I patrzy się, ona od spodu ma taką buzię, chyba uśmiechnięta. Co to jest? What? Buen día. Srebrna ryba? Jak, co to jest? I węgorz wielki. Szpada chyba, bo są same szpada. Szpada? Może, no. A tu znowu ta srebrna. Nie, nie, chodź. Jaki ma długie wąsy. Maria, nie chciałbym się spotkać z taką rybą, jak pływam. To jest najważniejsze miejsce wszędzie, w całej Portugalii kawiarnia to jest najważniejsze miejsce. Tutaj kupiłam malutkie espressa, malutkie ciasteczka bolo, śniadanko zrobione. Piękne pomidory, zobacz jakie cudowne. No, to są najlepsze pomidory na świecie. O Jezu, jak ślicznie to wygląda. Patrz jakie sałaty. Przepięknie, warto tu przyjechać, warto iść na market. My kochamy chodzić na markety. Rzadko chodzimy z kamerą i też rzadko chodzimy rano, ale byliśmy w Budapeszcie, w wielu miejscach. Ja chcę tylko powiedzieć i ukraść strzał Łukaszowi. Bo nie mogę znaleźć ananasa, a chciałam wam powiedzieć, że ananas po portugalsku nazywa się abacaxi. To tyle. Mogę wrócić do mojej wypowiedzi? No nic, podoba mi się, opłacało się wstać i przyjechać tutaj, tak, żeby zobaczyć. Idziemy teraz po pomarańczki i po rybkę. Tak. Idziemy wyciskać dzisiaj sok dla Kasi. Powiem wam, że to są za pół ceny pomarańcze, ponieważ są drugiej kategorii. Ale stąd. Są stąd, z tego rejonu, bo tu wszędzie rosną pomarańcze, ale są drugiej kategorii, ponieważ one nie spełniają tych norm supermarketowych, czyli prawdopodobnie ta jest za duża, a ta jest za mała do worka takiej siatki, żeby wszystkie były identyczne, więc takie pomarańcze są za pół ceny. Dobra nasza. 7 euro za rybkę. A mieliśmy 2 za 10, ale dobre. No, ekologicznie. No nie tak do końca, bo wzięliśmy już jeden plastik. Ale dali nam. Przynajmniej drugi już nie będziemy brać siatki. Przez pół godziny nie mogliśmy się zdecydować, jaką rybę kupić, bo się nie znamy na rybach, w końcu padło na sargo. Co jest prawdopodobnie doradą. Super jest tu klimat, bo Portugalczycy są strasznie miłymi ludźmi. Nie wiem, czy się naprawdę wszyscy znają, ale wszyscy się witają, wszyscy sobie między sobą rozmawiają, uśmiechają się. Także jest mega miło. Mamy rybę oczyszczoną. Pan powiedział do mnie bon dia, czyli miłego dnia. Będzie miły. Mission complete. Udało nam się kupić rybę, kupiliśmy sobie pomarańcze. Co teraz, Łukasz? Idziemy na spacer jeszcze, czy ruszamy nie, w drogę powrotną? Nie, jedziemy teraz na plażę. Idziemy na plażę niedaleko tutaj. Tam ugotujemy naszą kataplanę i powiemy wam, co to jest kataplana. Idziemy zobaczyć plażę. Dziś się spełni się jedno z kolejnych marzeń i jedno z takich rzeczy, o których zawsze marzyłem, jak planowaliśmy podróżowanie, no ten cały van life, ten wyprawę. Zawsze marzyłem sobie, że codziennie rano będę wstawał, będę biegał po plaży i będę, wiecie, jak na filmach, jak... No tak, na filmach po prostu tak ludzie biegają po plaży i na Instagramie, taki uśmiechnięty, szczęśliwy, więc specjalnie zabrałem koszulkę i tak dalej, miałem biegać. Ani razu tego nie zrobiłem przez cały rok, ale dzisiaj jestem pierwszy raz, ponieważ moja cudowna żona, która biega od jakiegoś już czasu, mnie zaprosiła i idziemy biegać po plaży. To chodźmy biegać po plaży.
Wróciliśmy? Się. 40 minut minęło. Bardzo szybko, bardzo fajnie się biega na plaży. Super, jednak przepięknie, był mocny wiatr. Teraz rozumiem tych ludzi, którzy biegają na plaży, na filmach. Ale przepięknie pachniało glonami i rybami, także było super. Strasznie piękne widoki. Ja się czuję, jakbym 10 kilo schudł. Może dzisiaj mogę jeść śmiało tą rybkę całą. Moi drodzy, więc teraz nadszedł czas, żeby wyjaśniła się zagadka, cóż to taka ta plana jest. Otóż powiemy wam, poznaliśmy całkiem niedawno tutaj na kempingu Leszka i Dorotę, którzy nas zaprosili do siebie do kampera, no i zrobili na kolację kataplanę. No i jak zjedliśmy sobie kataplanę, to powiedzieliśmy się, że musimy to zawsze, musimy to robić przede wszystkim. Więc dowiedzieliśmy się, że kataplana, moi drodzy, to jest ten garnek. Potrawę się wrzuca tutaj do środka, zamyka, cyk, cyk. Kładzie na gaz, na kuchenkę indukcyjną, na cokolwiek innego, na ognisko i tam się robi w środku i to się dusi. I kataplana to też jest nazwa potrawy, typowej potrawy regionalnej w Portugalii. I to się je wszędzie w Portugalii. Tutaj w Algarve? Tak mi się wydaje, że tylko w Algarve. Co tam jest w środku tej kataplany, już szybko powiem? Tam są warzywa. Ziemniaki, marchewki, cukinia, co wlezie. Potem to się zalewa taką sosem z puszki albo taką pastą z pomidorów, dodaje się troszeczkę białego wina, przyprawia się oczywiście przeróżnymi przyprawami, jakoś się też dodaje tabasco, ale to nie jest wegetariańska potrawa, taka z warzywami tylko, bo tam się daje też takie muszelki, na sam dół daje się muszelki, owoce morza, krewetki, a na górę daje się rybkę, plus to jest bardzo proste w wykonaniu, bo wystarczy po prostu pociąć, wrzucić, zalać, polać, przyprawić, zamknąć, 20 minut później jest obiad. Ja muszę jeszcze tylko dodać, że to nie musi być tylko z owocami morza, tam można dawać zwykłe mięso, a można też zrobić to całkiem wegetariańskie. Tak. Także jest to mega uniwersalne. Heja! Ale kot się będzie cieszył, bo kot dostanie tutaj z jakiejś pyszności od wujka Łukasza. No nie może to być skomplikowane, no pewnie się to przecina. Zawsze musimy ten pierwszy raz. To morderca! Chowa odcinka. Kici, kici, kici. Taki malutki ogonek też odcinamy, nie? Następny krok to kupy wędki. No nie wiem, co by powiedziałem, to mam takie słowa. Nie poddawać. Ale filet jest. Brokoli będzie później. Kot w międzyczasie wylizuje miskę po rybach. To jest taka fajna sól, którą kupiliśmy, to jest sól z Algarve. I ona ma przyprawy i jest takich nie drobno zmielona. To jest sól morska. Sól morska. Kot patrzy. Ryba? Daj mi, mi. Zamykamy. 13.59. Co za 20 minut, zobaczymy. W naszym wypadku troszkę dłużej. Mamy kuchenkę, która bardzo powoli gotuje i normalnie 20 minut powinno być gotowe, ale u nas będzie to pewnie z pół godziny. Kataplana gotowa. Trzeba uważać, bo para bucha. No pięknie. Tak, moi drodzy, wygląda cudowna rybka. Dzisiaj złowiona, kupiona, wypatroszona, usmażona w kataplanie w Portugalii. Przepyszna. Tak? Dobre? Rewelacja. O ja. Taka delikatna. Bo to dorada, podobno najlepsza. Jest, ale dobra. Kochani, dziękujemy za waszą obecność, za waszą uwagę. Zapraszamy was na środę, na następnego vloga.